Moim pierwszym telefonem w życiu był Alcatel OT501, który wybrałem przede wszystkim ze względu na wygląd. Lata mijają, a firma wciąż kusi klientów tym samym. Tylko wiecie, gdyby ktoś podszedł do Was na ulicy i zaoferował wyjątkowo estetyczną biżuterię w podejrzanie niskiej cenie, szybko zaczęlibyście się zastanawiać, czy nie ma w tym żadnej ściemy, a piękny naszyjnik nie rozleci się w drobne części, na przykład gdy kichniecie. Podobnie wiele osób obawia się z pewnością, czy cała para w wyjątkowo ładnym Alcatelu Shine Light za około 800 zł nie poszła w wygląd. Rozwiejmy wszelkie wątpliwości. Alcatel, projektując model Shine Light, chciał stworzyć sprzęt dla nastolatków. Atrakcyjny wizualnie i taki, którym można się pochwalić. Misję udało się wykonać znakomicie. Gdyby ktoś powiedział mi, że ten smartfon to nowy Honor, mógłbym nawet uwierzyć. Oczywiście do momentu, w którym zauważyłbym wielkie logo Alcatela na tylnej ściance obudowy. Wracając jednak do meritum. Z przodu urządzenie wygląda trochę jak Google Pixel. Aluminiowe boczne ramki budzą skojarzenia z Samsungiem, a gładki szklany tył ze wspomnianym Honorem. Razem ten zestaw składa się na coś całkiem oryginalnego, solidnego i naprawdę ładnego. Jedyna drobna uwaga to fakt, że brzegi bocznych ramek są dość ostre. Podsumowując jednak, Shine Light estetyką mógłby rywalizować z czymś dwu- czy nawet trzykrotnie droższym, a sam kosztuje tylko 799 zł. Pewnie, kupując telefon za taką kwotę, zawsze trzeba liczyć się z pewnymi kompromisami, ale w tym przypadku otrzymujemy pełny produkt, który podczas codziennego użytkowania nie będzie sprawiał nam problemów. Wygląd w połączeniu z innymi atutami, o których opowiem za chwilę, sprawia, że zakup tego modelu jest opłacalny. Czego nie można powiedzieć o wielu smartfonach z tej półki w chwili rynkowego debiutu. Kolejny element zarezerwowany jeszcze niedawno dla segmentu premium. Teraz czytnik linii papilarnych zadomowił się także w tańszym sprzęcie, ale jego obecność nie jest jeszcze regułą. Na szczęście skanera nie zabrakło w Shine Light, a do tego działa on dość szybko i właściwie niezawodnie. Za pomocą odcisku palca nie tylko odblokujemy ekran, ale też ochronimy wybrane przez nas aplikacje przed niepożądanym dostępem. Nakładka Alcatela na Androida 6.0 nie zmienia w systemie zbyt wiele. I dobrze, bo dodaje tylko kilka ciekawych funkcji i nieco unikalnego charakteru. Telefon szybko reaguje na nasze polecenia, a 2 GB RAM i procesor MediaTek sprawiają, że na co dzień raczej nie będziemy mieli ochoty ciskać smartfonem o ziemię. Co jeszcze? 5-calowy wyświetlacz o rozdzielczości HD nie robi ogromnego wrażenia szczegółowością, ale jest wystarczająco dobrze. A widoczność w słońcu oraz żywe barwy nie zostawiają pola do narzekań. Będziecie zadowoleni. Podobnie z czasem pracy na jednym ładowaniu. 2460 mAh to niby niewiele, lecz spokojnie wystarczy na dzień normalnej pracy. A 16 GB wbudowanej pamięci rozszerzymy za pomocą kart microSD. Jest też wbudowane radio, aplikacja muzyka z trybem DJ-skim, przyzwoity głośnik i funkcja USB on the go. W przednim aparacie Lighta zastosowano diodę doświetlającą LED, co jest miłym dodatkiem. O ile nie jestem fanem doświetlania zdjęć z głównej kamerki, o tyle przy selfie ta funkcja bardzo się przydaje. Ogólnie rzecz biorąc, tylny 13-megapikselowy aparat fotograficzny działa w porządku, a zdjęcia z niego możemy bez obaw wywołać czy wstawiać na portale społecznościowe. Niezła kolorystyka, dość sprawne trzymanie ostrości, brak wyraźnych przekłamań, 2 dodatkowe tryby. Jak na 800 zł, bardzo dobrze. Oczywiście w słabszych warunkach oświetleniowych szału nie ma, ale to było do przewidzenia. Aparat niezły. Szkoda tylko, że wykonanie fotografii HDR trwa kilka sekund, więc o dynamicznej serii takich zdjęć nie może być mowy. Fotki w tym trybie prezentują się ok, lecz robiąc je musimy trzymać telefon nieruchomo i liczyć na to, że nic nagle nie wleci nam w kadr. Czasami to trudne. Rozczarowuje też jakość nagrywanego wideo. Maksymalna rozdzielczość 1280x720 przy 30 klatkach na sekundę nie jest szczytem szczegółowości, szczególnie w dobie upowszechniania się telewizorów Ultra HD. Filmy wyglądają poprawnie, ale niska rozdzielczość boli. Dobra. Nikt przy zdrowych zmysłach tego nie oczekiwał, ale z dziennikarskiego obowiązku trzeba o tym wspomnieć. Telefon za 800 zł nie odpali ultrapłynnie najnowszego Need for Speeda, nie załaduje w kilka sekund FIFA 17 i nie włączy Real Racing 3 z najwyższym poziomem detali. No, może byłoby tak wtedy, gdybyśmy w jego nazwie Alcatel zmienili na Xiaomi, a Shine Light na Redmi Note. Tymczasem, tak jak już mówiłem, urządzenie pracuje na co dzień płynnie, a partyjka w Raymana czy Angry Birds nie wywoła u niego zadyszki. Lecz w przypadku świeżych trójwymiarowych produkcji bolą długie czasy ładowania i zgubione klatki animacji. Niektóre gry nie uruchamiają się zupełnie. Coś za coś, wymagający mobilni gracze wybiorą Xiaomi albo inny model. Esteci natomiast sięgną po Shine Lighta, na którym trzeba liczyć się z klatkowaniem. Za taką cenę w świecie smartfonów nie można mieć wszystkiego. W tym przypadku producent poświęcił NFC, żyroskop i szybkie ładowanie. Szczególnie brak pierwszej z tych funkcji smuci, ponieważ w Polsce zadebiutował przecież niedawno system mobilnych płatności Android Pay. Tęsknotę za żyroskopem poczujemy, oglądając materiały w 360 stopniach, ale wirtualnie rzeczywistości
rzeczywistości nie mamy co żałować, bo zastosowany w Shine ekran i tak ma do tego typu zadań zbyt niską rozdzielczość. Wspominałem o podobieństwie do Honora 8, ale to nie oznacza samych zalet. Płaska szklana bryła sprawia, że smartfon ochoczo ześlizguje się z każdych, nawet minimalnie nierównych powierzchni. Uważajmy więc, gdzie go kładziemy, bo chwila nieuwagi może skończyć się dla niego nieprzyjemnym spotkaniem z podłogą. Szkło zbiera też rzecz jasna odciski palców, choć te akurat nie dokuczają w testowanej przez nas białej wersji kolorystycznej. Sytuację ratuje nieco dołączone w pudełku przezroczyste etui. Tak, nakładka systemowa Alcatela sprawuje się nieźle, lecz jestem właściwie pewien, że smartfon nie otrzyma aktualizacji do Androida Nougat i zostanie z wersją Marshmallow już na zawsze. A szkoda, bo świeże wcielenie platformy Google oferuje szereg nowych, interesujących funkcji. Zdaję sobie sprawę z tego, że siódemki nie dostało nawet jeszcze wiele flagowców z 2016 roku, lecz w ich przypadku w końcu się jej doczekamy. Jeśli zobaczę Nougata na Shine Lightie, przeproszę. Na razie uczciwie ostrzegam, że nie ma na co liczyć, żebyście nie byli rozczarowani. Podsumowując, Shine Light to chyba najładniejszy telefon za 800 zł, ale czy warto go kupić? To już zależy od naszych potrzeb. Jeśli chcemy elegancji, bezproblemowego przeglądania sieci i codziennego użytkowania, bierzmy. Jeżeli natomiast dużo czasu poświęcamy na granie albo chcielibyśmy korzystać z NFC, postawmy raczej na coś innego.